12 polskich olejków do demakijażu. Różne konsystencje, różne formuły i różne składy. Różne półki cenowe od 20 do 150 zł. Jeśli chcecie poznać rezultaty naszych wielotygodniowych testów, to oglądajcie ten odcinek. Zdecydowanie warto, ponieważ na końcu tego odcinka mamy dla Was ogromną niespodziankę, ogromne rozdanie, tak więc zostańcie z nami do końca. Jak dobrze pamiętacie z chemii, mam nadzieję, że wszyscy tutaj uważali na lekcjach w szkole. Mamy taką nadzieję, bo wiecie, obydwie jesteśmy nauczycielkami. Więc właśnie, na chemii na pewno pani mówiła Wam, że tłuszcz najlepiej wiąże tłuszcz. Zatem tutaj macie rozwiązanie zagadki, dlaczego olejki są tak doskonałe do oczyszczania Waszej skóry twarzy. I olejki, którymi wykonujecie sobie demakijaż, doskonale wiążą jakby łój, sebum, zanieczyszczenia, pot, brud i wszystko co najgorsze na Waszej skórze. Ale musicie pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Dokładnie. Musicie pamiętać jednak o tym, że wiele olejków dostępnych na naszym rynku należy dodatkowo później jeszcze domyć za pomocą czy to jakiejś delikatnej pianki, żelu czy innego specyfiku do mycia właśnie skóry. Dopiero wtedy możecie mieć 100% pewność, że Wasza skóra jest taka turbo czysta. Oczywiście nie jest to zawsze konieczne, ponieważ niektóre olejki, o których też dzisiaj wspomnimy, dzisiaj o tym opowiemy, są bardzo lekkie i tutaj naprawdę samo oczyszczenie ich za pomocą wody już jest w 100% wystarczalne. Natomiast my tutaj pokażemy Wam bardzo szerokie spektrum przeróżnych olejków, natomiast ten aspekt moim zdaniem też jest bardzo istotny i warto o nim pamiętać. I my specjalnie dla Was przetestowałyśmy aż 12 polskich olejków do demakijażu. Robiłyśmy to skrupulatnie, długo, ale po to, żeby wrócić do Was z jak najbardziej optymalnym i wiarygodnym feedbackiem na ich temat. Przetestowałyśmy je pod różnymi kątami i jeżeli chodzi o konsystencję, o zapachy, o składy, zresztą omówimy sobie każdy poszczególny olejek krok po kroku. Pamiętajcie, że olejki należy dobrać do naszej skóry nie tylko pod kątem tego, czy konsystencja nam odpowiada, ale również do typu Waszej skóry i tutaj też będziecie mieć fajne rozpoznanie, ponieważ Agata ma inny typ skóry, jest to bardziej... W sumie wcześniej miałaś bardziej mieszaną, tak? Trądzikową. Tak, trądzikową, tak. Teraz jest bardziej sucha ze względu na leczenie. Ale no tak jak mówię, no, mamy zupełnie inny typ cery, ja inną wrażliwość. Skórę. I właśnie pod tym kątem również należy dobierać olejki, ale nie tylko, bo również tutaj naszym zdaniem na przykład typ makijażu gra istotną rolę. Tak, jeżeli na przykład stosujecie na co dzień taki troszeczkę cięższy makijaż, no to warto wziąć to pod uwagę przy wyborze właśnie olejków. I tak jak Magdalena wspomniała, te olejki mają różne formuły, różne konsystencje i my, żeby zrobić to w jak najprostszy sposób, podzieliłyśmy sobie te olejki na trzy segmenty. Segmenty tak jakby trzy... Podkategorie? Tak to można nazwać. Najlżejsze, średnie i takie najbardziej bogate, najbardziej ciężkie. Właściwe. Tak. Tak więc już nie wchodząc mocniej w szczegóły, przejdźmy do meritum, bo każdy olejek szczegółowo Wam omówimy. Zaczynamy. Rozpoczniemy sobie od tych najlżejszych, których ja osobiście jestem wielką fanką i tutaj na pierwszym miejscu mamy mojego totalnego ulubieńca, który po prostu skradł całkiem moje serce. Jest to olejek od Senel, ich bardzo lekki, oczyszczający olejek do demakijażu, który jest niesamowicie taki właśnie leciutki. Jego w zasadzie nie zawsze trzeba domywać jakimś dodatkowym produktem, ponieważ po zmyciu go już wodą naprawdę skóra jest oczyszczona, nie jest w żaden sposób obciążona, czy taka wiecie, kleista, tłusta, absolutnie nie. I domywa nawet wodoodporny makijaż. Tak, ja też używałam ten olejek i powiem szczerze, że bardzo zdziwiło mnie, że tak prosto, bez dodatkowego produktu myjącego on schodzi z buzi. Ja nawet muszę przyznać, że używałam go
do, uwaga, rutyny porannej. Tak, moi drodzy, używam go do rutyny porannej. No wiadomo, przez noc na naszej skórze również gromadzi się sebum. Dodatkowo trzeba domyć też resztki pielęgnacji, naszej wieczornej pielęgnacji. Szczególnie jeśli ona jest taka dość bogata. W moim przypadku jest, więc ten olejek sprawdzał się rano też super i makijaż mi się potem nie ważył, nie ścierał, wszystko było ok. I nie domywałaś tego już? Nie, nie domywałam, wodą zmywałam i wszystko było w porządku. I jeszcze o tym trzeba koniecznie wspomnieć, to zapach. Zapach jest boski, taki mi się kojarzy z taką czekoladą, jest bardzo słodki, czekoladowy, ale nie jest taki przesłodzony. Nie jest, tak, jest naprawdę bardzo, bardzo tak, przyjemny. Czyli on też skradł twoje serce. O, tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o te lekkie olejki, to jest on także jednym z moich faworytów. Drugim lekkim olejkiem, który dzisiaj chciałybyśmy wam zaprezentować, jest Natur Planet i jest to olejek z dodatkiem zielonej herbaty. Jest on dedykowany cerom suchym, normalnym oraz mieszanym, więc tak naprawdę w większości typów cer, tak jak wcześniej wspomniany senel, ma zdecydowanie leciutką konsystencję i zmywa się on przy pomocy samej wody. Nie jest to typowy olejek, ponieważ po połączeniu go z wodą przypomina on bardziej, jeśli chodzi o jego konsystencję, mleczko, co jest dość nietypowe moim zdaniem, natomiast bardzo fajnie właśnie tutaj wszystko domywa. A oprócz tytułowej zielonej herbaty w jego składzie znajdziecie również olej ze słodkich migdałów oraz olej słonecznikowy. Teraz pora na olejki, które różnie odczuwałyśmy, ponieważ mamy różne upodobania, jeśli chodzi o konsystencję produktów właśnie takich olejowych. I pierwszym z nich jest Veoli Botanica, który wielu naszym klientkom kojarzy się pod kątem zapachu ze świeżymi pomarańczami. I tutaj naprawdę obie możemy się podpisać. Jest po prostu obłędny, tak, naprawdę. Pachnie po prostu cudownie, tak rzeźko, świeżo, bosko. Bardzo naturalnie i ten zapach jest bardzo przyjemny w trakcie takiej wieczornej rutyny, gdy sobie wykonujemy demakijaż, to jest niesamowicie przyjemne. Mhm. Tak, jeżeli chodzi o usuwanie makijażu, to radzi sobie z nim bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo na pochwałę zasługuje konsystencja, którą ja określiłabym jako taką aksamitną. Usuwa makijaż w bardzo delikatny sposób, więc myślę, że będzie odpowiednią opcją dla cer delikatnych i wrażliwych. A powiedz mi, czy domywałaś ten produkt wodą, czy jeszcze jakimś dodatkowym? Tak, dodatkowym produktem i w zasadzie wszystkie te olejki, które już będziemy niżej omawiać, wymagały tego drugiego etapu, czyli domycia go pianką albo żelem i w ten sposób sprawdzał mi się on najlepiej. Tak, ja również. Natomiast stosowałam tutaj taką bardzo łagodną piankę zazwyczaj albo właśnie inny dawała radę, żel, tak, tak. To w zupełności wystarczało. Dodatkowo warto jest wspomnieć, że ten olejek od firmy Veoli jest pakowany w takim fajnym zestawie, w którym znajdziecie dodatkowo bardzo fajną ściereczkę, za pomocą której możecie w łatwy sposób wykonać demakijaż właśnie za pomocą tego olejku i ściągnąć sobie już jego pozostałości. Co jest jeszcze fajne, że marka pakuje nam ten olejek w takie urocze opakowanie w bardzo modnym teraz blado-lawendowym kolorze. Jeżeli macie wśród waszego otoczenia maniaczkę pielęgnacyjną, to myślę, że to jest bardzo trafiony i estetyczny prezent na każdą okazję. Albo jeśli chcecie wykonać prezent same dla siebie. Też dobra opcja. Trzeba dbać samo. To jest zawsze dobry tak, pomysł. Tak, dokładnie. Kolejnym olejkiem będzie produkt dla osób, które z kolei nie przepadają za intensywnymi zapachami w kosmetykach. Jest to hydrofilowy olejek od marki Lynia z bardzo krótkim i prostym składem. Dokładnie, bazuje on na oleju ze słodkich migdałów i dodatkowo został wzbogacony o skwalan. I warto jeszcze tutaj podkreślić, że przepięknie on emulguje się z wodą i wszystko pięknie dobywa. Myślę, że jak dla mnie jest to też czołówka spośród tych tutaj wszystkich olejków, które na mojej skórze sprawdzały mi się najfajniej. Teraz pora na produkt, który niejako jest prekursorem zdecydowanie tego typu kosmetyków na polskim rynku. Jest to hit internetu, czyli olejek do demakijażu od firmy Recibo. I rytuał demakijażu przy użyciu tego produktu to tak naprawdę jest czysta przyjemność. Przepięknie domywa wszelaki makijaż i różne inne zanieczyszczenia naszej skóry, zostawiając ją czystą, ale nie ściągniętą.
zgadza się. I ten olejek w przypadku mojej cery sprawdzi się doskonale. Też jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wiele z naszych klientek opowiada nam o odczuciach właśnie związanych z tym olejkiem i mówicie, że to, co bardzo Was zaskoczyło i przekonało do użytkowania tego typu produktów, to fakt, że nie zapchał on Waszych porów. Zresztą i ja, i Magda też nie zauważyłyśmy takiego działania w perspektywie czasu na naszą skórę. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w przypadku tego olejku również została dołączona ściereczka, za pomocą której możecie usunąć sobie ten olej z twarzy lub wykonać cały demakijaż. Następnie wchodzi Rosadia, o bardzo, bardzo biało-różowo, ale to nie bez przyczyny w ogóle taka szata graficzna, o czym zaraz powiem. W jej składzie znajdziemy olejek geraniowy, olejek różany oraz witaminę E, zatem będzie to idealna propozycja dla cery naczyniowej. Dokładnie, właśnie tutaj dzięki zastosowanym składnikom aktywnym, zastosowanym olejom, jest to bardzo delikatny olejek, który nie będzie podrażniał okolicy, bardzo wrażliwej okolicy oczu oraz również bardzo często nadreaktywnej skóry naczyniowej, której właśnie jest ten produkt dedykowany. Także przez składniki aktywne, które są zawarte. Także mamy tutaj i delikatność, i składniki aktywne, które sprawdzą się perfekcyjnie właśnie w przypadku cery naczyniowej. Teraz pora na propozycję od firmy Wianek i jest to ich łagodzący olejek, który jest w zestawie. I śmiało możemy ten produkt zakwalifikować do tych pięknie pachnących. Próbowałyśmy tutaj go jakoś zaszufladkować, natomiast nie ciężko, jest to łatwe. Świeży i przyjemny. Dokładnie, ten zapach. Jest świeży, przyjemny, nie jest taki narzucający się, a jego konsystencja, no nie wiem, taka oleista, ale. To średnia, tak go można określić. Czyli my go domywamy, natomiast nie jest on ani zbyt lekki, żeby zmyć go tylko i wyłącznie samą wodą, przynajmniej w naszym odczuciu, tak, w odczuciu naszych skór, bo oczywiście pamiętajcie, że to zawsze jest mocno indywidualna kwestia zarówno makijażu, jak i Waszej skóry, ale nie jest też jakoś bardzo obciążający. Tak, i to jest właśnie fajna opcja, przynajmniej ja na przykład mojej przyjaciółce, która nigdy nie używała olejków do demakijażu, ja kupiłam ten produkt jako taki pierwszy olejek, bo chciałam właśnie wcelować w coś nie za lekkiego i nie za ciężkiego, więc myślę, że to jest fajna sprawa, żeby właśnie podarować komuś, czy polecić go osobie, która chce rozpocząć. Co jeszcze mi się spodobało w tym olejku, to fakt, że super domywa matowe pomadki zastygające, jakieś tam wodoodporne, mocne rzeczy na oczach, ale często mam problem z domyciem, jak używam takiej mocnej, bordowej na przykład, czy czerwonej pomadki zastygającej, to on sobie super radził właśnie z tym zadaniem i nie szczypie w oczy. To jest też bardzo ważna informacja. Ale tak jak wspomniałeś, tutaj sprawiło to jako prezent dla swojej koleżanki, no tylko spójrzcie, jakie to ma przepiękne opakowanie. Tak, no to jest coś idealnego na prezent, więc jeśli szukacie czegoś takiego, no to śmiało, wszystko macie podlinkowane w opisie, wszystkie produkty, o których dzisiaj mówimy, więc nie musicie nawet za bardzo szukać, wszystko tam się znajduje, więc możecie śmiało tam klikać. I tutaj jeszcze dodatkowo jest ściereczka. Prawda? Tak, więc też możecie usuwać cały olejek razem z resztkami Waszego makijażu przy pomocy ściereczki. Lecimy dalej. Teraz pora na cięższy kaliber. Coś, co ja też bardzo lubię. Tak, czyli oleje... Już wszystko zdradziłaś. No. Czyli oleje gęstsze, które właśnie są... które mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. No i do fanów właśnie tego typu olei należy Agata oraz do pierwszej propozycji z tej działki. Orientana. Uwielbiam ten olejek. On jest bardzo fajny. To jest nim i miodla indyjska i jest to olejek, tak jak Madzia wspomniała na początku, przechodzimy do tej kategorii cięższych olejków, ale nie bójcie się tego. Jest to produkt niesamowicie wydajny. Jedna pompeczka wystarczy Wam, żeby rozpuścić makijaż na całej twarzy. I to jest super. Zapach? Jakby to powiedzieć? Orientalny. Orientalny, dokładnie. Charakterystyczny w ogóle dla marki Orientana, jeżeli mieliście wcześniej styczność z tą marką, to jest to taki zapach... Powinnam z nimi współpracować. Kurczę, tak. Powinnaś z nimi współpracować. Jeżeli chodzi o zapach, jest on charakterystyczny dla tej marki. Totalnie. Więc jak sama nazwa wskazuje, on jest właśnie orientalny i inaczej w zasadzie nie można byłoby go nazwać. To jest taki zapach klasyczny dla całej tej marki. Ale bardzo przyjemny, bardzo ładny. Jest bardzo przyjemny, taki naturalny.
To, co wspomniałam, że olejek jest gęsty, super domywa, jest mega wydajny. I jeszcze wspomnijmy o składnikach. O składnikach. Dokładnie, ponieważ tutaj mamy co? Mamy tutaj właśnie olejek NEM oraz... Olej konopny. Oraz olej konopny. Więc to są składniki, które idealnie działają dla potrzeb cery również trądzikowej. Będą koić, łagodzić stany zapalne, ale ze względu na to, że ta konsystencja jest cięższa, to nie ma opcji, żebyście po usunięciu tego oleju czuli takie wciągnięcie waszej skóry jak rodzynek, więc nie. Zatem ja powiem szczerze, że moim zdaniem... Domywałaś go? Oczywiście, trzeba go domyć, bo... Ale mimo to, że go domywałam jakimś innym produktem myjącym, to nie było czegoś takiego, że ta skóra była spięta, ściągnięta. I właśnie fajne jest to, co wspomniałyśmy, że przez te składniki aktywne będzie on ciekawy dla cery trądzikowej, ponieważ ma bardzo przyjazne oleje w składzie dla potrzeb cery trądzikowej, ale nie pozostawia uczucia ściągnięcia i myślę, że jest to produkt naprawdę warty zainteresowania. To jest ważny plus moim zdaniem, ponieważ w przypadku cer trądzikowych to jest takie... mamy podwójne korzyści. Tak. Z jednej strony zmywamy makijaż i już działamy tymi składnikami zawartymi właśnie w tym produkcie w sposób kojący na wszystkie zmiany nasze. Tak, olej konopny w ogóle jest bardzo wdzięcznym olejem, na bazie którego został stworzony ten produkt, jest bardzo wdzięcznym olejem właśnie w przypadku cer mieszanych, więc tutaj musicie też patrzeć, jaka jest baza danego olejku. To jest niesamowicie istotne, tak. I fajnie, że o tym wspominasz właśnie. Zawsze, ale to zawsze sprawdzajcie, na jakich olejach bazują te dane mieszanki, ponieważ to nigdy nie jest tak, że to jest czysty olej. To są zazwyczaj właśnie mieszaniny różnych olejów i jeśli jeden olej Wam się nie sprawdzi, to nie oznacza, że od razu wszystkie olejki do demakijażu są przekreślone dla Was, bo na przykład tak. I jeden olej może Wam bardziej podpasować, inny mniej i to jest w 100% naturalne. No pamiętacie wszystkie olejki o włosach, tam też było tak, że różne włosy lubią się z różnymi olejami, no i tak samo jest z naszą skórą. Tak, dokładnie i nie ma co podchodzić do tego sceptycznie, jeżeli nawet dany jakiś olej Was zapcha, bo może się tak wydarzyć. Każda skóra jest inna, niemniej jednak trzeba wziąć pod wzgląd to, że oleje jakby mają to do siebie, że lubią się właśnie z różnymi włosami i z różnymi cerami, więc tutaj musicie eksperymentować, nie zrażajcie się, nie obserwujcie się Waszą skórę i patrzcie, jakie olejki po prostu służą Waszej skórze i na bazie tego wybierajcie odpowiedni produkt do Waszej pielęgnacji. Lecimy dalej. IOSI i Krokosz to olejek w ciemnym szklanym opakowaniu, za co ogromny plus dla tej firmy, który bazuje na oleju konopnym oraz ze słodkich migdałów i tutaj jest to również ten taki cięższy kaliber, ponieważ olejek z jednej strony jest nazwany lekkim, natomiast akurat na naszej skórze my odczuwałyśmy go jako jeden z tych troszeczkę cięższych. Tak, i on doskonale usuwa makijaż właśnie bez uczucia spięcia, bez uczucia ściągnięcia takiej nieprzyjemnej, takiego nieprzyjemnego dyskomfortu na naszej skórze. Doskonale radzi sobie właśnie z kosmetykami wodoodpornymi i jeśli chodzi o zapach, to znów dla osób wrażliwych na zapachy, on jest taki dosyć neutralny, nie jest nachalny, więc sprawdzi się właśnie dla osób z takimi preferencjami. Warto dodatkowo wspomnieć, że większość składników jest tutaj nie tylko pochodzenia naturalnego, ale również organicznego. Pamiętacie, jak opowiadałyśmy Wam o propozycji idealnej dla osób z wrażliwym nosem przy olejkach średnich i tam wymieniłyśmy lynię. I tutaj coś dla zwolenniczek osób, które nie lubią mocnych zapachów, ale lubią takie zdecydowanie cięższe, bardziej treściwe, oleiste formuły, jeśli chodzi o demakijaż. I tutaj mamy markę Felicea, mamy tutaj masło Shea, olej ze słodkich migdałów oraz olej z pestek winogron, który jakby na bazie którego jest oparta cała formulacja tego produktu. Jest to niesamowicie ekonomiczna propozycja, ponieważ tutaj właśnie oprócz tej kategorii, gdzie podzieliłyśmy te olejki ze względu na konsystencję, na tą ciężkość, lekkość i tak dalej, to również tutaj mamy tak szerokie spektrum, że znajdzie się coś dla wszystkich bez względu na półkę cenową. I tutaj jest to zdecydowanie taka bardziej ekonomiczna opcja na każdą kieszeń. I pora
na ostatni olejek. Najcięższy, najbardziej gęsty, tak. Dobrnęłyśmy tutaj do brzegu i jest to produkt od firmy Maxmo Fix Your Skin, również w szklanym, ciemnym opakowaniu z pompką. I jest to właśnie, tak jak Agata przed chwilą wspomniała, dość ciężka konsystencja, więc tutaj jeżeli jesteście fanami takich bogatych olejów, które zostawią na waszej skórze taką okazyjną warstewkę, która jest dość istotna, tutaj o czym zaraz wspomnimy, to jest produkt idealny dla was. Tak, tutaj żadne uczucie ściągnięcia, spięcia ani napięcia nie wystąpi, nie ma w ogóle takiej opcji. Dodatkowo, w ogóle po użyciu tego produktu, ja przynajmniej nie musiałam, nawet jeżeli zapomniałabym jakimś cudem, o pielęgnacji, o nałożeniu kremu. Zdarzyło ci się wiedzieć? Powiedzmy czysto hipotetycznie, że tak by się wydarzyło. To skóra ma ten komfort, nie ma tak, że... Nawet po domyciu, już na przykład jakąś delikatną pianką, on jest tak bogaty i tak, że czujecie fajnie komfort. Uelastycznia tą skórę, tak fajnie ją natłuszcza, że nawet po zmyciu tego oleju za pomocą jakiejś delikatnej pianki czy żelu, to ten komfort na tej skórze pozostaje. Jest jeszcze jedna właśnie sprawa, tutaj producent jakby jeszcze jedno zastosowanie nam wskazuje, a mianowicie możecie użyć tego olejku jako pielęgnację właściwą. Więc tutaj to, co powiedziałam, że jeżeli nawet zapomnicie o kremie, to raz wam się może upiec, ale nie robimy tego długofalowo, możecie ten olejek użyć sobie jako ostatnią warstwę okluzyjną na zakończenie, na domknięcie waszego rytuału pielęgnacyjnego wieczornego. No, na dzień to nie przejdzie, ale tak na ktoś wieczór... lubi takie glow, no, wiesz, ale to sobie makijaż. No to chyba, że tak, ale raczej w pielęgnacji wieczornej, więc tutaj jeszcze macie dodatkowe zastosowanie tego produktu. Super, i co? Mamy wszystkie, ale... Bardzo dużo dla was przetestowałyśmy. Mam nadzieję, że tak, trwało to długo, ale robiłyśmy to bardzo skrupulatnie. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę. Półki cenowe przeróżne, konsystencje przeróżne i olejki. Niby możecie pomyśleć, że wszystkie są takie same, ale one są, ale tak są różne, inne. Totalnie. Są całkiem inne. Oczywiście wszystkie produkty, o których dzisiaj wspominałyśmy, macie podlinkowane w opisie tego filmiku, o tym. Więc tak. Nie musicie ich w ogóle szukać. Wszystko zrobiliśmy dla was. Tak, wszystko mam nadzieję, że wszystkie podlinkowałam. Sprawdźcie. O właśnie, ale to nie sprawdźcie, koniec, czy Magda ale... wszystko dobrze zrobiła. Ale to nie koniec, ponieważ... Ale to nie koniec, powiem już na koniec. No nic, na koniec mamy dla was niespodziankę. Niespodziankę. Dla tych, którzy dobrnęli tutaj do samego końca razem z nami, byli cierpliwi i przesłuchali naszych opinii do końca, mamy przeogromne rozdanie. Zgadza się. Przeogromne, w którym to każdy z tych olejków, o którym dzisiaj wspomniałyśmy, jest do wygrania. Wszystkie, wszystkie. Po jednej sztuce. Natomiast musicie, aby wziąć udział w tym naszym rozdaniu, zasubskrybować nasz kanał tutaj na YouTubie oraz w komentarzu napisać, który z wymienionych przez nas olejków spodobał wam się najbardziej i najbardziej chcielibyście go przetestować oraz dlaczego. Właśnie, to nas bardzo ciekawi. Możecie też napisać o jakimś olejku, może który wy testowaliście, który wam się sprawdził. Tak więc jak najbardziej dzielcie się opiniami. Ale rozdanie jest sobie. Jest rozdanie, naprawdę. Można zgarnąć bardzo fajną nagrodę. Więc jeśli na bazie naszych opinii na temat tych olejków przeczuwacie, że któryś sprawdzi się u was idealnie, no a było ich bardzo dużo, no to... To śmiało, trzeba brać udział w rozdaniu. Życzymy powodzenia i dajcie znać, czy ten filmik był dla was pomocny, mamy taką nadzieję. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli podobało wam się to, co dzisiaj stworzyliśmy. Materiał bardzo długi, ale myślę, że bardzo treściwy. Ja tak uważam, że naprawdę zestawienie top 12 polskich olejków, to kciuki w górę, będzie nam niezmiernie miło. Pamiętajcie o subskrypcji i co, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!